Kwiecień, plecień, bo przeplata. To, co obserwujemy obecnie w pogodzie, mogłoby świadczyć o tym, że jesteśmy w innej strefie klimatycznej. Dzisiaj prawie 30 stopni, jutro o kilkanaście stopni mniej. Jak zmiany temperatury wpływają na nas i otaczającą przyrodę, sprawdzała Magda Sincewicz. Dla nas, ludzi, taka aura jak najbardziej jest okej. Po zimnych miesiącach wystarczy zaledwie kilka promyków, byśmy chętnie wystawiali się do słońca. Nieważne gdzie. Może być nawet skrawek zieleni w mieście, jak tu w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Wchodzimy w taki klimat, że ja się śmieję, że niedługo będzie u nas Afryka, co nie ja. Że nie będzie tak temperatury takie wysokie, że suszę. Tak może być, co nie może. My nie czekamy, ale tak za 20-30 lat. Dla nas to jest bardzo dobrze, że mamy takie piękne słońce. Nawet nie trzeba wyjeżdżać za granicę, prawda, żeby tego słońca poszukać. Klimat się dużo zmienił, no to nie ma nawet bez dwóch zdań. No jak tak patrzeć 30 lat do tyłu, a teraz, no to nie ma porównania po prostu z tym. No. O tej porze 30 lat temu to był śnieg. Bo przecież pogoda jest czymś, czego nie da się przewidzieć. Nawet prognozy stworzone z kilkudniowym wyprzedzeniem nie zawsze się sprawdzają. Pogodę możemy przewidzieć tak w miarę dobrze do kilku dni. 3-4, czasami do 5 dni. Potem dłuższe prognozy to już jest sprawdzalność coraz niższa. Wrócimy do wiosny termicznej, a kolejne dni tego tygodnia, no po tej środzie znowu się zacznie ocieplać. I będzie taka w miarę przyjemna, ciepła wiosna, już bez takich wysokich temperatur. Słońca też nie zabraknie i w miarę sucho. Jutro w środę może lokalnie trochę pokropić deszcz. Deszcz, który w takim upale jest jak zbawienie. Może nie każdy z nas go lubi, potrzebny jest jednak roślinom, bo te i tak w tym roku znacznie przyspieszyły swój rozkwit. Nie jest czymś nienormalnym, jeżeli w kwietniu mamy kilkanaście stopni, ale jeżeli są to temperatury przewyższające 20 stopni i trwają kilka dni, to czymś normalnym dla roślin jest, że one przyspieszają. Jak i pogoda, która w tym roku przyspieszyła o jakieś dobre 3 tygodnie. Może zimna Zośka będzie w stanie ją powstrzymać. Dowiemy się w połowie maja.